Witam serdecznie na moim kanale, jestem Litka i jeżeli jesteście zauroczeni, zakochani w roślinach po uszy jak ja, zapraszam do oglądania. Moi drodzy, od razu przejdę do akcji, nie będzie wstępu, nie będzie rozwinięcia, od razu będzie gruba sprawa. Zacznę od syngonium Wendlandii. Swoją drogą to jest moje jedno z najbardziej ukochanych syngoniów. Po tym jak je traktuję i z jaką dbałością podlewam, to jednak może trochę nie do końca tak wygląda, że to jest moje jedno z najbardziej ulubionych syngoniów, ponieważ regularnie przesuszam, regularnie przelewam i ostatnio walczę z przędziorkiem. Objawami przesuszenia jest gubienie dolnych liści. Jak widzicie, tutaj jest taki odcinek, gdzie już syngonium zrzuciło swoje liście. Objawami przelania są to plamy, czyli najpierw za bardzo przesuszyłam, później obficie podlałam i to są etapy, kolejne etapy właśnie mojej miłości do tego syngonium. Była walka z przędziorkiem, może nie była jakaś taka dramatyczna, drastyczna, gdzie na noże szło, ale jednak no, przędziorek dał tutaj się we znaki, ten listek nie został dobrze rozwinięty. Więc mam taki plan, potnę to syngonium na sadzonki, ponieważ i tak już no, widzicie, że tutaj się dzieje niezbyt fajna sytuacja. Mam tutaj sekator i nie będę się przejmować, utnę od razu u nasady, to znaczy nie, że u nasady tutaj przy podłożu, tylko... albo wiecie co, nie, zacznę od góry, no bo tutaj to mi wszystko runie. Już w ogóle przybiera dorosłą formę. No, uwielbiam to syngonium, naprawdę uwielbiam. Może nie widać, że tak uwielbiam, ale może przez to, że naprawdę bardzo dużo mi wybacza. I tak to jest taka po prostu miłość, zaufanie i wspólne uwielbienie. Jeżeli ktoś nie posiada, to zachęcam, polecam, roślina bezproblemowa, jak widzicie, radzi sobie w ekstremalnych warunkach. I co ja chcę tu zrobić, bo już sobie przeanalizowałam sytuację, co ja chcę mniej więcej zrobić. Utnę tutaj, mam szczyt, ten brzydki listek idzie out. Mam piękny szczyt i zrobię tak po kolei. Nie chcę ucinać sadzonka po sadzonce, ponieważ chcę, jak się ukorzeni, to chcę dać palik, palik z mchu. I tutaj potrzebuję tego typu sadzonki, że odrywam dolny listek. Tutaj mi się... Tutaj mam kosz, nie widzicie tego, ale mam kosz. Tutaj mi się wszystko ukorzeni ładnie, tu będzie w podłożu ta część i z tego oczka wyjdzie nowy listek i prawdopodobnie z tego oczka też wyjdzie nowy listek. W dobrej sytuacji, przy dobrych wiatrach z obydwu oczek wyjdzie listek, a jeżeli nie, no to na pewno z jednego oczka wyjdzie listek, więc i tak będzie super, bo nie chcę mieć czegoś takiego, że jest taka sadzonka, ona jest w ziemi, ten liść i tak na pewno szybciej odrzuci roślina tego liścia matecznego niż jak będzie tak, a poza tym już tutaj chcę mieć jakąś przestrzeń. Znaczy razem to wspólnie zakomponujemy jeszcze i może przybliżę Wam sytuację, jak to mniej więcej będzie wyglądać. Tutaj robię ciach, to samo, no i po kolei, aż do samego dołu. Tą doniczkę zostawię w takiej formie. System korzeniowy jest na tyle rozwinięty, jest bardzo dobrze rozwinięty, że poradzi sobie z takim kikutkiem i wypuści nowe listki. Na pewno ten patyczek później ściągnę, bo nie jest roślinie teraz potrzebny. A te sadzonki, które zrobiłam, odczekam, żeby rana zabliźniła się tkanką kallusową. Włożę na razie do wody, żeby troszeczkę się ukorzeniły i później wspólnie albo sama w zaciszu domowym umieszczę do mchu, dam palik i
Będę prowadzić to syngonium na paliku, ponieważ chcę mieć taką piękną kaskadę liści z syngonium, bo no, jest cudne, cudne, a mam nadzieję, że jak będziesz dodatkowo mech, no to może trochę uratuje sytuację i jak będę miała zamiar znowu przesuszyć, to jednak palik z mchu troszeczkę potratuje sytuację. Teraz jest już grubsza sprawa, ponieważ mam tutaj dwie rośliny. One może na pierwszy rzut oka nie wyglądają źle. No, to jednak wygląda na pierwszy rzut oka źle. Zajmę się może moją dracenką, piękną dracenką Milky Way. Dlaczego ona zasługuje, żeby być na sorze? A dlatego, że prawdopodobnie albo ją przelałam, albo spaliłam korzenie nawozem. Zbyt intensywnie zaczęła gubić liście. To nie jest wynik tego, że roślina musi się dostosować do nowych warunków, ponieważ mam ją już 2 lata i już dostosowała się do warunków takie, jakie ma. I na tą ilość zgubionych liści to naprawdę to nie dzieje się z nią zbyt dobrze. Codziennie same odpadają listki, 1 albo 2 to jest taki standard od dłuższego czasu. I ta roślina była o wiele bujniejsza, więc muszę reagować, póki jest jeszcze co ratować. Tym bardziej, że to nie jest jakiś demon wzrostu, więc no, jeżeli będę mieć po prostu jedną taką łodygę, no to nie zgadzam się na to. Tym bardziej tutaj listki są już, stają się żółte, czyli ewidentnie coś jest z korzeniami. To, że one są takie poskręcane, nie są takie, takie stojące, fajne, sprężyste, no to wynik tego, że nie ma roślina podwyższonej wilgotności powietrza, ponieważ no powtarzam się chyba w każdym filmie, ale nie mam tej podwyższonej wilgotności powietrza i nie będzie, więc ona dostosowała się do takich warunków, jakie ma. Oj, ciężko tutaj jest. Ciężko, czyli mogłam ją przelać. Po prostu myślałam, że potrzebuję wody. Tak naprawdę nie, przyznam się, że nie sprawdziłam, czy podłoże przeschło, tylko tak trochę na pamięć ją podlałam, no i widzicie, że to jest tego wynik. Tutaj ma koszyczek, ona ma od nowości ten koszyczek i nie mam zamiaru się go pozbywać, ponieważ no i tak już gubi listki, a nie chcę, żeby gubiła jeszcze większą ilość liści. Tak, jest po prostu przelana. Bo system korzeniowy był o wiele większy, bo pamiętam, jak ją przesadzałam, bo zastanawiałam się właśnie, co zrobić, bo bardzo, bardzo delikatnie ją przesadzałam, bardzo delikatnie się z nią obchodziłam, ponieważ wiedziałam, że zareaguje gubieniem liści, gubieniem, odrzuceniem liści. Mam patyczek do suszy i spróbuję tutaj po prostu trochę wydłubać tej ziemi z tego koszyczka, żeby to nie zalegało tak. Ja jednak spróbuję usunąć koszyczek, ponieważ roślina straciła bardzo dużą ilość korzeni, a to jest dla niej no, fatalna sytuacja. To jest naprawdę fatalna sytuacja. Ja nie wiem, w którym momencie przerwałam tą żenującą walkę oczyszczania korzeni. W rezultacie wygląda to teraz tak. Spróbuję to ukorzenić na nowo. Umyję wszystkie korzenie i dam do pojemnika z perlitem. Także zobaczę. No szkoda. Szkoda mi tej rośliny, tym bardziej, że ona naprawdę jest bezproblemowa. No, nie przesuszamy roślin, nie podlewamy na pamięć i nie przenaważamy ich. No po prostu jedna wielka tragedia. Trudno. Może to się jakoś wykaraska roślina. Chociaż czarno to widzę. Tutaj prawdopodobnie spalone korzenie. Zapomniałam się i pomyślałam, że to jest już ten etap, w którym mogę podlać z nawozem, jednak to było no, zbyt krótki czas między przesadzeniem,
roślina jest pod lampą i tak pomyślałam, że nic nie zaszkodzi, jednak no nie. No cóż, sprawdzamy, co się tutaj dzieje. Mogłabym zostawić tak tą roślinę i poczekać, aż się na nowo ukorzeni, jednak to jest zbyt już rozwinięta roślina, zbyt dużo ma liści, no żeby była w stanie wykarmić wszystkie te liście, żeby korzenie, system korzeniowy, który teraz ma, a na pewno ma teraz bardzo ubogi, nie będzie w stanie wykarmić wszystkich tych liści, więc zacznie po kolei odrzucać liście. To już jest trzeci listek, który odrzuca, bo tutaj na dole były dwa listki, więc to już jest trzeci listek, a jak widzicie, no liście nie są szczęśliwe. Są wiotkie, nie są sprężyste, są takie niewyraźne. Więc biorę się tutaj do pracy. A tutaj mam plan taki. Znaczy, plusem jest... O! No i proszę bardzo. Pach. Nie ma korzeni. I sytuacja jest tutaj klarowna, jasna, po prostu utnę i ukorzenię na nowo. Pęd już jest taki tutaj u nasady miękki, więc tutaj jest sprawa załatwiona, wręcz jest ułatwiona. Ukorzenie na nowo. Tutaj tej rośliny to nie ubolewam tak nad tą rośliną, ponieważ ona bardzo szybko rośnie. Mam bardzo długi pęd, więc no jest co ratować. Przy tej dracence mi jest szkoda, a to też dodatkowo z tego względu, że ona tak często nie jest w obiegu i tym bardziej w takiej formie, bo zazwyczaj to są takie sadzonki kilkulistne, takie maluszki, no ale to nie, no malucha to z malucha to by mi nic nie zostało. A tutaj to pamiętam, że był taki sklep na Allegro. Co jakiś czas patrzę na ten sklep, ale jednak już oni bardziej idą w takie mydło i powidło, czyli różne jakieś świeczki, już roślin tak nie można tam znaleźć, a swego czasu naprawdę były bardzo fajne roślinki i też od nich kupiłam swoje syngonium albo variegata, przepięknie wybarwione i też cenowo była bardzo dobra cena na jak na owe czasy. Czekajcie, nie będę się tutaj bawić, idę po nożyczki i to wszystko potnę. Ja nie sądziłam, że ten film będzie z takim dreszczykiem emocji, że będzie tyle zwrotów akcji. W zasadzie no tutaj spodziewałam się, co będzie. W sumie byłabym niepoprawną optymistką, gdybym myślała, że wszystko jest okej. Także to mnie w ogóle nie dziwi. No zaskoczyła mnie dracenka, myślałam, że będzie trochę więcej korzeni, to znaczy, że nie straci aż tak dużo korzeni, jednak no na to, jak ja widziałam, co się z nią dzieje, jak ona tak marniała mi w oczach, no to... No cóż, tutaj to potnę na mniejsze sadzonki. Nie będę się już tutaj nad tym rozwodzić za bardzo. Jest jak jest. Może teraz może być tylko lepiej. Tutaj szczyt, nie wiem, z tego szczytu to nie sądzę, żeby cokolwiek było, bo jest taki marny. Dobrze, że ta roślinka bardzo szybko rośnie, w zasadzie dość dobrze się ukorzenia. A i narzędzie, którym obcinałam, to trzeba odkazić. Narzędzie trzeba odkazić, tym bardziej, że cięłam na sadzonki syngonium Wendlandii, które miało przędziorka. Także nie jestem do końca pewna, czy walka została wygrana po mojej stronie. Także jak coś, jakąś zainfekowaną roślinę tniemy, to trzeba koniecznie odkazić narzędzie, żeby ewentualnych lokatorów nie przenieść na nową roślinę. Na nową, czyli na kolejną roślinę.
Gdzie to wyrzucić? Tutaj, tutaj, tutaj. Te sadzonki, jak zarosną tkanką kalusową, to włożę do wody. W Wendlandii to samo. Dracenę na razie zostawię. W tym odcinku nie będę z nią nic zrobić. Może zrobię shorta, jak myję korzenie i umieszczam w pojemniku z perlitem, ponieważ szczerze Wam powiem, że chcę już zakończyć ten odcinek, ponieważ nie sądziłam, że będzie aż tyle zwrotów akcji. I tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, bo ja z Wami oczywiście bardzo. Mam również nadzieję, że w kolejnym odcinku zobaczymy się w takim samym gronie, nawet i większym. Do zobaczenia niebawem. Pa!